Także spadki w Warszawie. Prawie 0,6 do dołu to wynik tego szerokiego, głównego indeksu na warszawskiej giełdzie, czyli indeksu WIG. W zachodniej części Europy natomiast kolor zielony, Londyn wzrost o 0,5, DAX we Frankfurcie zyskał 0,7, Kakron w Paryżu 0,6 na plusie. Nie powiem nic o Stanach Zjednoczonych, bo tam wczoraj było święto i nie było handlu na giełdach. To, co wczoraj się wydarzyło, to rząd przyjął projekt budżetu państwa na rok 2016. Deficyt to ta kwota, o której się sporo już mówiło. Rząd przewiduje, że ten deficyt wyniesie nie więcej niż 54,6 miliarda złotych. 54,6, no to sporo. Mniej więcej o 1/5 więcej niż zapisano w budżecie na ten rok, ale rząd cały czas podkreśla, że to jest maksymalna, dozwolona kwota, jaką może być deficyt w budżecie państwa. To może wcale nie oznaczać, że on taki będzie, może być niższy. Sama kwota o deficycie w budżecie no, niewiele mówi. Ważny jest cały sektor finansów publicznych. Tutaj, odkąd Bruksela zdjęła nas procedurę nadmiernego deficytu, no to oznacza, że mieścimy się w granicy poniżej 3% PKB z deficytem całego sektora finansów publicznych, a nie tylko tego głównego, centralnego budżetu. No i tak samo ma być w roku przyszłym. Teraz Ministerstwo Finansów podkreśla, że w tym roku zmieścimy się poniżej 3 punktów procentowych, 2,7 szacuje na ten rok Ministerstwo Finansów. Na przyszły rok, no właśnie, w zapowiedziach do Brukseli mówiliśmy, że będzie niżej. Teraz już wiadomo, że poniżej 2,7 nie zejdziemy z deficytem, ale też nie wskoczymy powyżej 3%. Mówię o tym wszystkim dlatego, żeby jakby wyjaśnić tą kwestię, która czasem może budzić wątpliwości i rozpalać głowy niektórych. Cały czas mieścimy się w tych normach, które wyznaczyła nam Bruksela. Sama kwota 54,6 miliarda, no spora oczywiście, że tak, no, ale jeszcze o niczym nie świadczy. To, na co warto patrzeć, to na kwestię tego, jak mają wyglądać dochody budżetu państwa. Teraz szacuje się, że będą to niecałe 297 miliardów złotych, czyli jest to kwota odrobinę mniejsza niż to było zaplanowane na ten rok, ale tutaj warto pamiętać, że w tym roku, czyli w planie budżetu na rok przyszły, rząd uwzględnia, że dostanie ponad 3 miliardy złotych z Narodowego Banku Polskiego, a w ostatnich latach nie dostawał nic od Narodowego Banku Polskiego. Więc jak to jest z tą kwestią dochodową? Co dzieje się w dochodach państwa? To temat, który dziś na pewno jeszcze będzie wracał w Radiu Tok FM, także w raporcie gospodarczym będziemy się tej dochodowej stronie budżetu państwa przyglądać. To rząd, który rozpoczął swoje posiedzenie wczoraj, a dziś będzie je kontynuował. No i między innymi ma zająć się ustanowieniem wieloletniego planu budowy dróg na lata 2014-2023. Tutaj między innymi przewiduje się przeznaczenie 107 miliardów złotych na to, żeby powstały prawie 4000 kilometrów nowych autostrad i dróg ekspresowych. No i dzisiaj także rząd ma się zająć wnioskiem o przekazanie do Towarzystwa Finansowego Silesia części akcji spółek, które są w rękach Skarbu Państwa. Chodzi m.in. o akcje spółek PGNiG, PZU i PGE. No, mówi się o tym, że właśnie Towarzystwo Finansowe Silesia ma wziąć udział w dokapitalizowaniu nowej kompanii węglowej, w tworzeniu tej struktury, która ma jakoś pomóc w sytuacji polskiego górnictwa. Na ten temat dzisiaj sporo także pojawia się w prasie. I jeszcze tylko powiem, że dzisiaj w Krynicy rusza 25. już forum ekonomiczne. Pierwszy gospodarczy program Radia Tok FM. Jest już teraz 6:50, a ja zaglądam do prasy i pozwolą Państwo, że jeszcze trochę o budżecie, o budżetowej fidze z makiem. Dużo było różnych obietnic, zapowiedzi tego, co mogłoby się wydarzyć, kto mógłby dostać więcej pieniędzy. Różne padały propozycje. Po tym projekcie, który został przedstawiony, wiadomo już, że pewnych rzeczy w przyszłym roku na pewno nie będzie. To, co będzie, to podwyżki dla pracowników sfery budżetowej, ale nie dla wszystkich porówno, bo tutaj też Ministerstwo Finansów podkreśla, że to nie byłoby dobre przeliczenie, żeby każdy dostał w takim samym procencie podwyżkę. Niektóre sektory sektory opłacane właśnie sfery budżetowej dostaną większe podwyżki, inni mniejsze. Co będzie? Będą także
takie projekty wyrównawcze dla emerytów i rencistów, dla tych, których świadczenia są bardzo niskie, a przy tak niskiej inflacji, jaką mamy teraz, waloryzacja tych świadczeń byłaby znikoma, no to będą dodatkowe pieniądze dla takich osób. Jednorazowe dodatki 350 zł dostaną emeryci i renciści, których świadczenia nie przekraczają 900 zł, 300 zł ci, którzy uzyskują do 1110 zł, 200 zł ci z emeryturą do 1500 zł i 100 zł ci, których świadczenie nie przekracza 2000 zł, ale to jest, jak powiedziałam, jednorazowy dodatek przewidziany w budżecie państwa. Co jeszcze? Na pewno nie będzie obniżenia kwoty stawki podatku VAT w 2016 roku. Nie będzie też zmian w kwestii kwoty wolnej od podatku. To są rzeczy, które wynikają z projektu budżetu na przyszły rok, między innymi dziennik Gazeta Prawna. Dzisiaj na ten temat, publikując zresztą rozmowę z ministrem finansów o tym, jak wygląda ten budżet, co się, na co można sobie było pozwolić, na co nie można sobie było pozwolić. No i też trzeba pewnie pamiętać o tym, że rząd musi przedstawić projekt budżetu do końca września, tak żeby on trafił wtedy do Sejmu. No ale ta kadencja parlamentu kończy się. No i pewnie nowym, może nie nowym, ale tym projektem budżetu będzie musiał się zająć nowy rząd, który będzie wybrany po październikowych wyborach. I o tych perspektywach dla nowego rządu, który będzie musiał zająć się kwestią budżetu państwa, a jeżeli by się okazało, że ten rząd robi Prawo i Sprawiedliwość, no to w świetle swoich obietnic składanych wyborcom, jakie są tutaj jeszcze możliwości, o tym dzisiaj także w dzienniku Gazecie Prawnej. Gazeta Wyborcza, Unia, przyjmujcie albo płaćcie, kwestia uchodźców poruszona szeroko i warto dzisiaj przeczytać teksty Tomasza Bieleckiego, między innymi o nowym planie Brukseli, na to, jakie kraje powinny przejąć ilu uchodźców. To jest jedna rzecz, ale warto sobie dzisiaj przeczytać ten artykuł, bo on odpowiada na szereg pytań. Między innymi o tym, kto się decyduje na wyprawy, ilu emigrantów dostaje się do Unii Europejskiej, a gdyby się okazało, że my przyjmujemy więcej takich osób, to czy będziemy mieli pewność, że wśród uchodźców nie ma terrorystów albo żołnierzy reżimów syryjskiego dyktatora, albo ile wydamy na uchodźców, czy musimy przyjmować uchodźców na stałe, a może nie na stałe. To są pytania, które dziś zadaje Gazeta Wyborcza i na które udziela odpowiedzi, dlatego warto do tego tytułu dzisiaj zajrzeć. Dzisiaj także w Gazecie Wyborczej o Kubańczykach, którzy coraz chętniej idą na swoje. Coraz więcej Kubańczyków, zwłaszcza młodych, takich, którzy nie mają jeszcze 35 lat, pracuje już na swoim, zakłada własne biznesy, a nawet zatrudnia inne osoby. Rośnie właśnie więc sektor prywatny. No i okazuje się także, że nauka angielskiego zaczyna wypierać naukę języka rosyjskiego. O Kubie dzisiaj także w Gazecie Wyborczej. Puls biznesu. Mamy pracę dla uchodźców. Temat uchodźców wraca bardzo mocno i bardzo szybko. Pracy starczy dla wszystkich. Resort pracy uważa, że można znaleźć uchodźcom pracę w Polsce. Ekonomiści są przekonani, że nie zabraknie tej pracy także dla innych emigrantów, nie tylko uchodźców, ale także tych, którzy emigrują ze względów ekonomicznych. No i dzisiaj w takim tekście w Pulsie Biznesu można przeczytać, jaka ta praca mogłaby być dla osób, które przyjechałyby do Polski, kto by to mógł sfinansować, na przykład Unia Europejska. Są pieniądze po prostu na takie możliwości. No i to, że my mamy doświadczenie już w tym, żeby zatrudniać różne osoby. Polacy, polscy przedsiębiorcy nie boją się zatrudniać cudzoziemców. W związku z tym minister pracy przekonuje, że dałoby się zrobić to tak, żeby zatrudnić rzeczywiście uchodźców, którzy zostaliby w Polsce. Rzeczpospolitej Okrynicy, która dziś rusza, 25. odsłona forum właśnie w tym górskim kurorcie, między innymi prezydent Andrzej Duda ma się tam pojawić, a dalej w Rzeczpospolitej jeszcze o tym, czy o tym, że jakby coraz więcej jest różnych kongresów gospodarczych, różnych spotkań w Polsce organizowanych i one cieszą się coraz większym zainteresowaniem, tak przynajmniej mówią organizatorzy, ci, którzy organizują te konferencje, debaty, spotykają się politycy,
biznesmeni, samorządowcy. To jest na pewno rzecz, która przykuwa coraz więcej uwagi, takie spotkania. No ale pytanie, czy coś z tego wszystkiego wynika? O tym dzisiaj między innymi Rzeczpospolitej. I jeszcze o tym, czy firmy chcą zatrudniać się w kolejnych kwartałach, na przykład w czwartym kwartale. Okazuje się, że tak, że są takie firmy, głównie w kwestiach transportowych i logistycznych, a także w budownictwie, które mówią, że mają zamiar zatrudniać nowych pracowników, o czym dzisiaj także możemy przeczytać w Rzeczpospolitej. To wszystko w pierwszym gospodarczym programie Radio Tok FM. Po godzinie 9 magazyn EKG, zapraszam w imieniu Macieja Głogowskiego, a dziś magazyn EKG z Krakowa, gdzie właśnie dziś startuje nasza akcja Usłysz swojego posła. Zaczynamy właśnie w Krakowie na magazyn EKG od 9 do 10. Potem od 10 na rynku stanie Sejm Radia Tok FM. Będzie można wejść do tego Sejmu, poczuć się jak poseł, przemawiać z mównicy, potem wziąć udział w głosowaniu. O 18 w Teatrze Groteska debata kandydatów na posłów z udziałem publiczności. Serdecznie Państwa zapraszamy do Sejmu, do Teatru Groteska, a także oczywiście tych z Państwa, którzy nie mogą być w Krakowie, do słuchania tego przy radioodbiornikach na antenie Radia Tok FM. Poranek za chwilę. Na poranek zaprasza Jan Wróbel. Pierwszy gość to Piotr Apel, szef sztabu medialnego i jedynka ruchu Kukiza z Łodzi, a po 7.40 szef BBN-u Paweł Soloch. Pierwszy gospodarczy program Radia Tok FM. Cała audycja do wysłuchania w aplikacji Tok FM na urządzenia mobilne. www.tokfm.pl/pobierz. Reklama. Audi A3 w wersji S-Line Selection to perfekcja w sportowej odsłonie, którą możesz mieć z ratą już od 971 zł netto miesięcznie i z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Teraz bez żadnej opłaty wstępnej. Poznaj wyjątkową wersję S-Line Selection i sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Słyszałaś, że dziennik Metro zmienił się w metro.cafe.pl? Jaka kolorowa teraz ta gazeta. Świetnie się czyta. Od razu wiem, co jest ważne. Tak, tak. O, patrz. Jest o tych dziewczynach, co rzuciły korpo. A to ciekawe. Wiedziałaś, ile można oszczędzić, zużywając mniej wody? Kaśka, czy ty mnie w ogóle słuchasz? O, przepraszam, zaczytałam się. Co mówiłeś? Wiedziałeś? Dziennik Metro zmienił się w metro.cafe.pl. Czytaj metro.cafe.pl tak jak lubisz. W papierze lub w internecie. metro.cafe.pl do zaczytania. Sąsiedzie, częstuj się. Żeberka. Oj, dobrze, że biorę coś na wątrobę. Zamiast brać coś na wątrobę, lepiej bierz Proliwer. Proliwer zawiera składniki, które nie tylko wspierają wątrobę na cztery sposoby, ale i pomagają utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. Tak? W takim razie od dzisiaj biorę Proliwer. Na wątrobę i na cholesterol. Proliwer daje więcej korzyści, a jest w tej samej niskiej cenie. Suplement diety Proliwer. Więcej niż tabletki na wątrobę. Jest smakowita, mówię ci. Zawsze z nią było i z nią musi być. Świeżutka kromka, mówię ci. Ze smakowitą. Chłopie, bochem, mówię ci. Jak go pokroję, posmarujesz ty. Smakowita, idealna do chleba. Do tej pory po niepowtarzalne doznania smakowe jeździłeś na Saską Kępę do restauracji Dom Polski? Teraz możesz także na Stary Mokotów. Restauracja Dom Polski przy ulicy Belwederskiej zaskoczy cię daniami kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu oraz wypiekami na każdą okazję z własnej cukierni. To idealne miejsce na kameralne spotkania rodzinne i biznesowe oraz na większe przyjęcia okolicznościowe. Restauracja Dom Polski, ulica Belwederska 18A oraz Francuska 11. www.restauracjadompolski.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wtorek, 8 września, minęła 7.
Informacje TOK FM. Marta Perchuć-Burzyńska i Michał Poklękowski. Sytuacja jest dramatyczna. Greckie władze proszą Unię Europejską o pomoc w związku z ogromnym napływem uchodźców. Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie prowadzi, a ugrupowanie Ryszarda Petru wyprzedza ruch Kukiza. Za chwilę najnowszy przedwyborczy sondaż. Naszych słuchaczy zaprosimy także do Sejmu Radia TOK FM. Ten stanie już dziś w Krakowie. Grecja prosi Unię Europejską o pomoc humanitarną w związku z alarmującą sytuacją na wyspach Kos, Samos i Lesbos. Na tej ostatniej przebywa w tej chwili blisko 20 tysięcy uchodźców, podczas gdy jedyny ośrodek recepcyjny może pomieścić zaledwie 700 osób. Z nami jest Dionis Stulis. Powiedz, o jaką pomoc apelują władze w Atenach. Chodzi m.in. o fundusze, blisko 10 milionów euro, na zapewnienie uchodźcom lepszych warunków w takich tymczasowych ośrodkach. W tej chwili są one tworzone na zamkniętych boiskach piłkarskich i stadionach. Chodzi też o leki, sprzęt medyczne, ubrania i personel, który pomoże rejestrować przybyszów, zanim będą mogli wyprawić się w dalszą drogę do Aten i później stamtąd na północ Europy. Grecki rząd też skierował na wyspy dodatkowych ludzi, m.in. policjantów, i wynajmuje kolejne statki, którymi uchodźcy są przewożeni do stolicy, ale sytuacja jest naprawdę bardzo ciężka w tej chwili. Na Kos każdego dnia przypływa z pobliskiej Turcji około 2000 osób, a na tej właśnie wyspie nie ma żadnego stałego ośrodka. Uchodźcy albo wynajmują hotele, albo śpią pod gołym niebem. Na miejscu są organizacje pomocowe, jest też wielu wolontariuszy, ale nastroje społeczne się pogarszają. Także między samymi uchodźcami dochodzi do starć, bo Afgańczycy buntują się przeciwko temu, że Syryjczyków traktuje się priorytetowo. Dziękujemy bardzo. To był Dionis Stulis. Przypomnijmy, że od początku roku na greckie wyspy przypłynęło 230 tysięcy osób. Gdyby zaszła taka potrzeba, poznańskie parafie są gotowe przyjąć uchodźców. W ten sposób opowiadają na apel papieża Franciszka, który poprosił katolików, by okazali pomoc ludziom, którzy uciekają przed wojną z Syrii, Iraku czy Ukrainy. Karol Kański. Papieski apel powtórzył w swojej archidiecezji arcybiskup Stanisław Kondecki. Szef polskiego episkopatu zapewnia, że jeśli uchodźcy znajdą się w Polsce, Kościół pomoże w ramach swoich możliwości, wyjaśnia ksiądz Maciej Szczepaniak, rzecznik poznańskiej kurii. To jest taka praca od podstaw, która będzie polegała na tym, żeby poszukać dla tych ludzi jakieś miejsce, do tego, żeby mogli gdzieś godnie mieszkać, żeby ich przystosować. Jak to zrobić, pokazała już jedna z parafii w Śremie, która w lipcu przyjęła syryjską rodzinę uchodźców. Której opłacono mieszkanie, dano jakieś środki do życia, zagwarantowano nauczanie w szkole, pracę. Inne katolickie wspólnoty, odpowiadając na apel papieża, zbierają pieniądze na pomoc uchodźcom. Parafia świętego Floriana na poznańskich Jeżycach na ten cel ma już 20 tysięcy złotych. Pieniądze chciałaby przeznaczyć na opłacenie czynszu uchodźcom, którzy zechcą zamieszkać na jej terenie. Poznań, Karol Kański, TOK FM. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w zeszłą niedzielę, wygrałby je PiS z 36-procentowym poparciem, tak wynika z sondażu Millward Brown dla Gazety Wyborczej. Na drugim miejscu plasowała się Platforma Obywatelska z wynikiem 25%, a na trzecim Zjednoczona Lewica, którą poparłoby 10% głosujących. Na komitet wyborczy Pawła Kukiza głosowałoby 6% badanych, mniej niż na Nowoczesną Ryszarda Petru, która dostałaby 7% głosów. Sejm Radia TOK FM stanie dziś o 10:00 na rynku głównym w Krakowie. Od stolicy Małopolski rozpoczynamy akcję, z którą odwiedzimy 14 miast w Polsce. Usłysz swojego posła. I zostań posłem na próbę. W Sejmie TOK FM każdy może wystąpić z sejmowej mównicy i zagłosować na przykład w sprawie zniesienia finansowania kościołów z budżetu państwa. O 18:00 zapraszamy do Teatru Groteska na debatę kandydatów w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Będziemy ich pytać, jak zamierzają walczyć w parlamencie o ważne dla Krakowa sprawy. A walczyć jest o co? Stolica Małopolski ma bowiem poważny problem z trującym powietrzem i dlatego zabiega o zmianę wielu przepisów. Na razie czeka na ustawę antysmogową, która z poprawkami senatorów wróciła do Sejmu. Potem musi ją jeszcze podpisać pochodzący z Krakowa prezydent Andrzej Duda. Ustawa pozwoli samorządom zakazać palenia w starych piecach, tak zwanych kopciuchach, mówi Witold Śmiałek, pełnomocnik prezydenta do spraw ochrony powietrza. Te poprawki odnoszą się do możliwości zastosowania lepszej jakości palenisk, pieców węglowych, co spowoduje ograniczenie wyrzucanych do atmosfery z kominów zanieczyszczeń. Wymiana pieców na bardziej ekologiczne to nie wszystko. Konieczne jest też wprowadzenie norm jakości dla węgla, mówi Andrzej Guła z krakowskiego alarmu smogowego. W gospodarstwach domowych spala się słabej jakości węgiel, muły, miał o bardzo wysokiej zawartości popiołu, flotokoncentraty i odpad węglowy, który nigdy nie powinien trafiać do domowych palenisk. W tej sprawie władze Małopolski apelowały m.in. do ministra gospodarki. Z Krakowa Kinga Kalita, TOK FM. Szczegóły akcji usłysz swojego posła na stronie wyborczej.
wybory w toku.pl. To już piąta wygrana Polaków w eliminacjach do Mistrzostw Europy w 2016 roku. Mecz Polska-Gibraltar na Stadionie Narodowym zakończył się wynikiem 8-1. Dwie bramki zdobył Robert Lewandowski, po dwa trafienia na Stadionie Narodowym w Warszawie zaliczyli także Kamil Grosicki i Arkadiusz Milik. Po jednej bramce zdobyli Jakub Błaszczykowski i 18-letni Bartosz Kapustka, debiutant z Krakowi. Chłopaki bardzo mi gratulowali, każdy powiedział coś ku mojej osobie, na pewno to było bardzo miłe i nie zapomnę tego szybko. A kolejny, o wiele trudniejszy mecz Polaków 8 października ze Szkocją. Pogoda. Dziś wszędzie może pokropić deszcz, ale będzie też sporo rozpogodzeń. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na Mazurach, Suwalszczyźnie, Podlasiu, Mazowszu i północy Lubelszczyzny możliwe słabe burze. Na termometrach dziś maksymalnie 15 stopni w Gdańsku, Łodzi, Warszawie, Białymstoku, Lublinie, Kielcach i Krakowie. 16 w Poznaniu, 17 w Szczecinie, 18 we Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia TOK FM. To niewiarygodne. Rok temu Holandia zajęła trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. Teraz prawdopodobnie nie wywalczy nawet awansu na Euro 2016. Czytam w dzisiejszym fakcie. Rzeczywiście jestem wstrząśnięty. Nazywam się Jan Wróbel. Poranku Radia TOK FM. Zwykłem czytać prasę we wtorki o świcie. Nasz problem, czyli problem holenderskiej drużyny, polega na tym, że piłkarze nie tworzą drużyny. Poza tym starsi zawodnicy są już po drugiej stronie rzeki, a młodsi nie mają takich umiejętności, jak ich bardziej doświadczeni koledzy. No, tak mi się wydaje, że ta sytuacja holenderskiej drużyny, no, której właśnie nie ma, bo starsi są po drugiej stronie rzeki, a młodsi są po prostu młodsi, no, jakoś odnosi się do polskiego świata politycznego. Myślę, że jestem w stanie to uzasadnić losami Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Czytam dzisiaj w Rzeczpospolitej. ING stracił cierpliwość do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. ING Bank Śląski zażąda od spółki węglowej wcześniejszego wykupu obligacji wartych łącznie ponad 75 milionów złotych. Rozumiemy sytuację spółki, no ale musimy zrobić, jak musimy zrobić, mówił rzecznik ING Banku Śląskiego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jak dotąd Jastrzębska Spółka Węglowa nie pokazała realnego programu restrukturyzacji, no i ING stracił cierpliwość. W program emisji zaangażowane są również PKO BP, BGK, PZU, ale spośród nich tylko ING nie jest spółką kontrolowaną przez Skarb Państwa. I teraz taki elegancki zwrot. Analitycy powątpiewają, by którakolwiek z państwowych instytucji poszła w ślady ING. No łatwo się chyba tutaj domyślić, dlaczego inne te spółki, w których Skarb Państwa ma dużo do powiedzenia, wahają się przed tym, żeby temu państwu pokazać figę. Ale problemy branży węglowej są problemami, powiedziałbym, bardziej politycznymi niż gospodarczymi. No, gospodarczymi również, bo cena węgla nie jest wysoka. I to jest coś bardzo ponurego. Entuzjastom koalicji rządzącej PO-PSL polecam fragment doniesień medialnych sprzed kilku lat. 6 lipca 2011 w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się uroczystość w związku z debiutem Jastrzębskiej Spółki Giełdowej. Otóż Jastrzębska Spółka Węglowa wspaniale wchodziła na giełdę. Przybyli minister skarbu Aleksander Grat i minister gospodarki Waldemar Pawlak. Ministerstwo Skarbu Państwa jest właścicielem spółki. Po debiucie zachowuje pakiet kontrolny. Prywatyzacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej ma przynieść blisko 6 miliardów złotych. To największy debiut giełdowy tego roku. I jeszcze zacytuję Państwu ministra skarbu Aleksandra Grada, który obecnie tam dosłownie parę groszy miesięcznie
szuka, gdzie by tu zbudować elektrownię jądrową w Polsce, bo był tak dobrym ministrem skarbu, że aż było go szkoda na to stanowisko. I on wypowiedział się w 2011 roku, co następuje. Debiut Jastrzębskiej Spółki Węglowej pokazuje, jak silną mamy gospodarkę oraz jak giełda papierów wartościowych liczy się w świecie i jest niekwestionowanym liderem w Europie Środkowo-Wschodniej. No to rok 2011, w tej chwili po prostu z dnia na dzień leci na pysk wartość Jastrzębskiej Spółki Giełdowej. Wczoraj na akcje spółki węglowej straciły prawie 10%, a to nie był jedyny dzień takich strat. No można by powiedzieć, temu rządowi już dziękujemy, ale ten następny rząd, który powstanie, nie będzie przecież pod tym względem lepszy. No to też nie można mieć jakiejś nadziei, że zamienimy coś innego niż siekierkę na kijek. Entuzjaści, czy to antyentuzjaści przyszłego rządu z przyjemnością przeczytają artykuł w dzienniku Gazecie Prawnej Marka Hołądzyńskiego, Grzegorza Osieckiego. Tytuł: dostaną w spadku kłopoty z pieniędzmi. To oczywiście chodzi o PiS, które będzie miało problem ze sfinansowaniem swoich obietnic, jeśli zechce je realizować w 2016 roku już. Projekt budżetu autorstwa rządu PO już jest, no i jest, kto by pomyślał, napięty. Na czwartkowym posiedzeniu gabinetu Ewy Kopacz w sprawie budżetu było gorąco. Kwoty, które udawało się uzyskać poszczególnym resortom, wynosiły kilkadziesiąt milionów złotych. Wyjątkiem były ponad miliardowe wydatki na dodatki emerytalne. Przeszły z powodu obaw, jak wyborcy odebrali symboliczną waloryzację rent i emerytur w przyszłym roku. Jak wynika z naszych informacji, z powodu napiętego budżetu okrojony może być nawet program 100 tysięcy miejsc pracy dla młodych. PO nie ma pieniędzy na realizację pomysłów, które analizowano od kilkunastu tygodni, takich jak wcześniejsza obniżka VAT, wyższa kwota wolna, zerowy PIT dla młodych. W tej chwili szykuje pomysł obniżki kosztów pracy połączonej z ulgami, co ma wspierać zatrudnienie na etat, ale nie ma pieniędzy także na realizację tego pomysłu od przyszłego roku. To pokazuje, że w przyszłorocznych finansach państwa nie ma miejsca na zasadnicze ruchy budżetowe bez znaczącego wzrostu dochodów. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość szykuje inicjatywy, których skutki budżetowe będą bardzo wysokie. No i tutaj jest te opisane są te dość znane pomysły, to 500 zł na każde dziecko, podwyższenie kwoty wolnej, etc., czyli ciężkie tutaj wydatki, a przecież właściwie właśnie są ciężkie niewydatki, bo nie będzie z czego wydawać więcej w dzienniku albo na dzienniku.pl. Takie smutne zdjęcie Beaty Szydło na mnie patrzy, ale w oczach widzę determinację, czyli ona jeszcze nie czytała tego artykułu. Dostaną w spadku kłopoty z pieniędzmi. Kroplówka się wyczerpuje. To z kolei artykuł z Gazety Wyborczej. Tak mnie to dzisiaj wzięło na tę gospodarkę, ale nie dlatego, że ja w ogóle uważam, że gospodarka jest taka znowu bardzo ciekawa, tylko dlatego, że wydaje mi się, że zupełnie niefortunnie gospodarka się jakoś zazwyczaj lokuje w takiej niszy dla maniaków. A przecież to nie jest nisza dla maniaków, tylko podstawa naszego dobrobytu. Będziemy chcieli, a może i po prostu musieli przyjmować wiele tysięcy uchodźców z krajów ogarniętych wojnami. To pomyślmy też o tym, żeby na przyjęcie tych uchodźców po prostu mieć pieniądze, już nie mówiąc o tutejszych, o tubylcach, którzy też by chcieli żyć w kraju coraz bardziej dostatnim, a nie coraz mniej, a wydaje mi się, że właśnie musimy się szykować do tego, że będzie coraz mniej. No krótko mówiąc, Tomasz Kruse w Gazecie Wyborczej pisze: kroplówka się wyczerpuje. Chodzi mu oczywiście o to, że rząd próbuje od dłuższego czasu ratować wartość, czy ratować wyniki finansowe kopalni, które ma pod swoim parasolem. Jak pamiętacie państwo, elektrownie miały zostać wrzucone do jednego worka, bo jakoś ten energetyczny przemysł jest bardziej dochodowy niż węglowy. No one się od tego chyba jednak już wybroniły. No to rząd gazem ratuje węgiel, pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza. I w tym komentarzu Tomasz Pusek pisze tak: nawet mimo wspomagania górnictwa gazem, cudzysłów, kończą się pieniądze na utrzymywanie przynoszących strat kopalń i finansowanie górniczych przywilejów przy rekordowo od lat niskich cenach węgla. Albo spółki górnicze zaczną działać tak jak wszystkie inne prywatne firmy, albo będą bankrutować związkowych
protestów. Przekonanie, że państwo zawsze i wszędzie może dosypać górnictwu, to już mit. Po pierwsze, uzyskanie w Brukseli zgody na pomoc publiczną jest bardzo trudne i obwarowane warunkami, które mogą być nie do zaakceptowania. Po drugie, spółki energetyczne, które miały przejąć kopalnie, nie posłuchały głosu ministra skarbu i wolały nie wchodzić w tak ryzykowny biznes. Pozostaje jeszcze finansowa kroplówka z Banku Gospodarstwa Krajowego, ale przy tak rozdętym funduszu płac na długo tych pieniędzy nie wystarczy. Problem wróci jak bumerang, wtedy nie będzie już ratunku. Górnictwo doszło do ściany i nie jest to bynajmniej ściana, z której można wydobywać węgiel, pisze Tomasz Prusek. Przypomnę, że taki nagłówek nad tym bardzo interesującym komentarzem brzmi: górniczy bal na Tytaniku. No wydaje mi się, że to nie jest tylko górniczy bal. Na pierwszej, drugiej i trzeciej stronie artykuł, czy fragment artykułu ze wczorajszego Newsweeka wraz ze zdjęciami Tomasza Lisa i Piotra Dudy. Duda pławi się w luksusach, natomiast z kolei Piotr Duda tutaj wypowiada się, że Lis mści się za żonę. No, wygląda na to, że będzie ogromny spór, czy Piotr Duda był, czy nie był w apartamencie, tego nie wiem, czy płacił, ile nie płacił. No, Newsweek twierdzi, że nie płacił, czy płacił 85 zł. To bardzo brzydko. Z drugiej strony, czy rzeczywiście przewodniczący Związku Zawodowego Solidarność musi koniecznie mieszkać w pomieszczeniu na szczotki, czy czymś podobnym, żeby udobruchać polską prasę? O tym będę rozmawiał dzisiaj jeszcze z gośćmi. Poranek Radia TOK FM. Analizujemy, sprawdzamy, dopytujemy, żeby zdać raport gospodarczy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o gospodarce od poniedziałku do piątku po 12.40. Reklama. Już teraz w Lidlu kiełbasy, szynki, warówki i inne wędliny Peacock w kawałku minimum 20% taniej. Kabarosy Peacock, różne rodzaje i smaki, tylko 3,77 za 120 gramów. 3,77. A warówki z szynki wieprzowej 240 gramów za 2,99. 240 gramów tylko 2,99. Bo już teraz w Lidlu kiełbasy, szynki, warówki i inne wędliny Peacock minimum 20% taniej. Regulamin akcji dostępny na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Dlaczego wybrałam Biolik? Bo taniec potrafi wycisnąć siódme potę, więc na antyperspirancie muszę polegać bezgranicznie, jak na partnerze. Biolik zapewnia mi niezwykle skuteczną ochronę i jest tak łagodny dla skóry, że mogę go stosować nawet po depilacji. Do tego błyskawicznie wysycha i nie pozostawia śladów na ubraniach. Jako jedyny Biolik łączy w sobie wszystkie cechy idealnego antyperspirantu. Spełnia 100% oczekiwań przez cały intensywny dzień i w każdej sytuacji. Dla mnie bezkonkurencyjny. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Jest kilka sprawdzonych sposobów na tanie podróżowanie. Można jeździć wolniej, można jeździć mniej, można jeździć jako pasażer. A można też kupić sobie na przykład czekoladę, hot doga i dużą kawę na stacji Orlen. Bo teraz wystarczy, że zrobisz zakupy w sklepie lub w Stop Cafe na stacjach Orlen, a zyskujesz rabat na paliwo. Orlen. Kupuje, zyskuje. Kupuje za minimum 15 zł, dostaje rabat nawet 20 groszy na każdy zatankowany litr paliwa. Szczegóły w regulaminie na orlen.pl. Starszy aspirant sztabowy Sobucki wracał do domu po nocnym dyżurze i marzył. Na śniadanie jajka na boczku, a na obiad kurczak, kurczak w pomarańczach. Po chwili parkował pod Biedronką. Bo w Biedronce boczek wędzony nasze smaki. Złoty 19 za 100 gramów. A tuszka z kurczaka bez podrobów. Świat drobił 5,49 za kilogram. Tylko do niedzieli. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Nie wiedziałem, że po 50 zacznę tyle zarabiać. I to tylko dzięki temu, że mam auto i lubię jeździć. Zacznij zarabiać dzięki aplikacji Uber, która na całym świecie łączy kierowców z pasażerami. Pieniądze czekają na kierowców na www.uber.com.
www.liderinformatyki.pl. Jak wykorzystać cyfrową transformację, aby nie dać się wyprzedzić konkurencji? Poznaj doświadczenia branżowych liderów Gino Rossi, Grupy Atlas, Banku Zachodniego WBK, Krakowskiego Szpitala imienia Jana Pawła II. Dołącz do top menadżerów z najważniejszych firm. Spytaj o najlepsze praktyki i nawiąż potrzebne kontakty. Partnerem merytorycznym jest firma Integrated Solutions, dostawca rozwiązań teleinformatycznych dla największych firm w Polsce. www.liderinformatyki.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 7.20, Michał Poklękowski, zapraszam. Węgierska policja użyła gazu pieprzowego przeciwko grupie uchodźców, którzy siłą wydostali się z ośrodka rejestracyjnego dla imigrantów w miejscowości Reszkę przy granicy z Serbią i ruszyli w stronę Budapesztu. Prezydent Tadżykistanu, w którym podczas weekendu doszło do próby buntu, twierdzi, że wywołali go rodzimi zwolennicy państwa islamskiego. W sąsiednim Uzbekistanie prezydent oskarżył dżihadystów o piątkowy zamach bombowy na taszkenckiej Starówce. Dodajmy, że środkowoazjatycy przywódcy państw poradzieckich zawsze największe zagrożenie dla swoich rządów widzieli w radykalnym islamie. Sejm Radia Tok FM rozpoczyna swoją podróż po Polsce. Usłysz swojego posła. Przed wyborami parlamentarnymi odwiedzimy w sumie 14 miast. Pierwszy na liście jest Kraków. Tam radiowy Sejm stanie przy sukiennicach o godzinie 10. Zapraszamy do niego wszystkich, którzy chcieliby na chwilę wcielić się w rolę posłów. Prezydent Andrzej Duda spotka się dziś przed południem w Krakowie z prezydent Chorwacji, a po południu w Krynicy będzie rozmawiał z prezydentem Macedonii. Rozmowa z prezydent Chorwacji ma dotyczyć kwestii bezpieczeństwa, w tym przyszłorocznego szczytu NATO w Warszawie oraz współpracy w ramach wschodniej flanki sojuszu. Informacje sportowe. Worek bramek i jedna stracona. Tak w skrócie można powiedzieć o meczu Polska-Gibraltar w eliminacjach Euro 2016. Biało-czerwoni ograli rywala 8-1. Sprawa zwycięstwa została rozstrzygnięta już w pierwszym kwadransie. Dwa gole strzelił w tym czasie Kamil Grosicki, a przed pierwszą kolejne dwa dorzucił jeszcze Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji po meczu mówił, że jest bardzo zadowolony z wyniku spotkania. Od pierwszej minuty wiedzieliśmy, że musimy to szybko strzelić bramkę jedną, drugą. Wiedzieliśmy, że boisko z minuty na minutę nie będzie nam pomagało, że padało, choć mamy dach, oczywiście był otwarty, więc jak zawsze nie w tą stronę, co powinno. Ja wierzę szczerze, że dzisiaj wielu chłopaków postrzelało sobie, przełamało się i chyba to też jest ważny element właśnie w kontekście tych kolejnych dwóch meczów eliminacyjnych. W październiku biało-czerwoni czekają jeszcze biało-czerwonych, czekają jeszcze spotkania ze Szkocją i Irlandią. Polscy koszykarze nie wygrali z Francją w trzecim meczu grupy A Eurobasketu, ale zdecydowanie się jej postawili. Biało-czerwoni przez całe spotkanie prowadzili zaciętą walkę, ale ostatecznie przegrali 66-69. Polacy rozegrają jeszcze mecze z Izraelem oraz Finlandią. Mają realne szanse, by awansować do kolejnej części tego turnieju. Rafał Majka utrzymał trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Vuelta Espania, ale we wczorajszym wyścigu zajął 11 miejsce. Szkoda, że Polakowi nie udało się trochę odskoczyć rywalom, komentowała wicedyrektor naczelna Polska The Times, Aleta Sokalska. Rafał Majka dzisiaj troszeczkę stracił do swoich głównych rywali, ale to jest chyba ten układ sił, jaki panuje w tym wyścigu. To znaczy, najsilniejszym kurek zawodnikiem jest niewątpliwie Jackie Rodriguez i drugim takim zawodnikiem jest Fabio Aru. Majka raczej trzecie miejsce. Na 16 etap wygrał Luksemburczyk Frank Schleck, a czerwoną koszulkę lidera wywalczył Hiszpan Joaquim Rodriguez. Rozstawiona z dwójką Simona Halep pokonała Niemkę polskiego pochodzenia Sabin Lisicki. W 1/8 finału kosztomowego US Open rumuńska tenisistka po raz pierwszy w karierze znalazła się w najlepszej ósemce nowojorskiego turnieju. W pojedynku, którego stawką będzie najlepsza czwórka, zmierzy się z Wiktorią Azarenką. Białorusinka wczoraj pokonała Amerykankę Wawrę Lepczenko 6-3, 6-4 i po raz czwarty z rzędu znalazła się w ćwierćfinale ostatniej w sezonie odsłony Wielkiego Szlema. Pogoda. Dziś wszędzie może pokropić deszcz, ale nareszcie będzie więcej rozpogodzeń. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na Mazurach, Suwalszczyźnie, Podlasiu, Mazowszu i północy Lubelszczyzny możliwe burze. Na termometrach 15 stopni w Gdańsku, Łodzi, Warszawie, Białymstoku, Lublinie, Kielcach i Krakowie, 16 w Poznaniu, do 18 we Wrocławiu. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia Tok FM. W poranku Radia Tok FM szef sztabu medialnego.
ruchu Kukiz 15, Piotr Apel. Dzień dobry. Wie pan, że Radio Tok FM zaczyna taką akcję Usłyszy swojego posła. Tak, wspaniała akcja, to w samorządzie się sprawdziło, teraz myślę, że również. Naprawdę jestem wielkim fanem tego, żeby lokalnie sprawdzać, kto startuje. No, to jest jakby krok w stronę Jowów. A, prawda. I dzisiaj w Krakowie będzie taka możliwość od 10 rano. Agnieszka Ściągaj będzie. Ścigaj, przepraszam pana, najmocniej. Stary człowiek, a może. Ale dobra, rzeczywiście, ma pan rację. I co pan powie o Agnieszce Ścigaj? Fantastyczny kandydat. O Kukiz 15. Fantastyczny kandydat, to jest nasza krakowska jedynka. Młoda kobieta, która z doktoratem, specjalistka od spraw tutaj spraw związanych z wydawaniem pieniędzy przez organizacje pozarządowe, specjalistka od organizacji pozarządowych. Zajmuje się również sprawami międzynarodowymi. Naprawdę świetny kandydat. A zna pan jej poglądy? Tak. Na przykład niech pan powie, czy górnictwo w Polsce powinno zostać jej zdaniem sprywatyzowane, czy nie? No to jest przeciwnie, upaństwowione do końca. Jeśli chodzi o takie kwestie, które wiążą się z poznaniem stanu finansów państwa, stanu finansów kopalni, no to tutaj ciężko się wypowiadać bez dogłębnej wiedzy, której no, nie posiadamy. Posiadamy taką wiedzę, która zostaje nam przekazywana przez państwa media, przez polityków. Czy ona jest do końca wiarygodna? Czy państwo również dostają wiarygodne informacje? Powiedzmy, że jeżeli giełda wycenia akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej, no to już bardziej informacyjnej informacji nie znajdziemy. To prawda. Tutaj ten krok ING, w który chce się wycofać, jest w jakiś tam sposób niepokojący, ale trudno mi powiedzieć, jaka to byłaby najlepsza decyzja. Znaczy my w ruchu skupiamy się głównie na zmianach systemowych, a nie zmianach tych poszczególnych, zwłaszcza ingerencji w firmy. Tutaj idąc do wyborów, zależy nam na tym, żeby zmienić system po to, żeby następnie... Ja próbuję rozmontować, czy rozhibernować to hasło zmienić system. Bo na przykład utworzenie kompanii węglowej, która ma znaczną część górnictwa w rękach Skarbu Państwa utrzymywać, jest systemową decyzją. I teraz chciałem się dowiedzieć, czy państwo, jeśli w ogóle o tym rozmawiacie, bo mam podejrzenia, że być może nie, macie pomysł na takie systemową zmianę lub systemowe utrzymanie tego stanu rzeczy. Mamy, nie chodzi jedną czy drugą kopalnię, prawda? Znaczy na pewno tutaj współpracujący z nami Dominik Kolosz miałby najwięcej do powiedzenia i w kwestiach Śląska, górnictwa, no to jest nasz autorytet i do niego po rady sięgamy w tej sprawie. Ja powiem szczerze, że mi zależy na tym, żeby w Polsce było jak najwięcej zasobów, które będą wykorzystywane skutecznie. Znaczy tak, by ten węgiel był i przynosił nam zyski jako państwu, jako obywatelom. Jakie jest najlepsze rozwiązanie? No to tutaj gotowej recepty nie mam. Myślę, że pan Dominik na pewno pomysł na to ma. Tak mało rozmawiacie ze sobą. No, na razie ostatni czas to był taki w związku z naszą oddolnością, w związku z tym, że tworzymy strukturę bez struktur, no to ostatni czas to był czas budowania list. No, to był wyjątkowo trudny i ciężki moment w życiu każdego, kto brał w tym udział. Ta ordynacja jest po prostu pod tym względem straszna. No, 4000 osób się zgłosiło, trzeba było ich zweryfikować, a na końcu ustawić kolejności i nagle się okazuje, że ktoś, parę osób decyduje o tym, kto będzie miał szansę, kto nie będzie miał szans. Jakby odbierając też prawo bierne wyborcze w sumie trzy czwarte z tych ludzi musiał zostać pozbawione przez nas biernego prawa wyborczego. I to było to chyba nie była niespodzianka, bo ta ordynacja nie zmieniła się w poniedziałek. Tak, oczywiście, tak? Oczywiście, że tak. Natomiast dużą niespodzianką było to, jak to wygląda tak naprawdę od środka. Znaczy kwestia ustawiania tych jedynek, tych wszystkich najważniejszych miejsc. Na niektórych listach, na większości z list jest cała masa ludzi, których każdy z nich by się nadawał na jedynkę, bo każdy z nich reprezentuje naprawdę bardzo fajny poziom
I co, i na ile tutaj Paweł czy inni członkowie rady muszą decydować, kto z nich powinien być na tym pierwszym miejscu, zamiast oddać ten głos ludziom, no bo najlepsza sytuacja byłaby taka, żeby to ludzie rzeczywiście znający lokalne problemy, lokalne zawikłania rozsądzali, kto powinien być w Sejmie, a nie ktoś, kto ustawia jedynki. Ale jakoś pan, rozumiem, przełknął fakt, że jest pan jedynką z Łodzi, nie która jest pana koleżanek, czy któryś z pana kolegów. No to była decyzja rady, przyjąłem ją z pokorą. Niech pan czuje się pan politykiem? Jeszcze nie. Na razie czuję się antysystemowcem i jakby ta rola mi bardzo odpowiada. Myślę, że polityka wejdzie w nas na pewnym etapie. Mam nadzieję, że jak najpóźniej i jak najmniej dotkliwie, jak najmniej skrzywdzi naszą czystą antysystemowość. To podpowiem panu, jak odpowiada polityk na pytanie, które zaraz zadam, mianowicie odpowiada w ten sposób. Panie redaktorze, sondaże dziś są takie, jutro inne, to nie ma znaczenia dla nas, idziemy do przodu dynamicznie, konsekwentnie, z przekonaniem, że najważniejszy dla nas sondaż to 26, tam, czy 5 października, kiedy to na pewno wygramy. Chodzi mi o to, że tak marnie w sondażach wypadacie. Co pan na to? Przez ostatni... Ja oczywiście powtórzę to, co pan redaktor, ale oprócz tego dodam, że przez ostatni czas rzeczywiście trochę nas nie było, co wiązało się z tymi listami, co wspominałem wcześniej. Powiem, że z tym bajzlem po prostu się wiązało. Dlatego was nie było. Wreszcie zajmowali się sobą przez 3 czy 4 tygodnie i biednym Kukizem. To nie ma co ukrywać, że taka sytuacja miała miejsce, ale to wszystko jest efektem tej parszywej, muszę użyć niestety takiego określenia, ordynacji. Natomiast no już wychodzimy z sytuacji, której te jedynki, te ostatnie miejsca nas różniły i wchodzimy w sytuację, którą w jasny sposób możemy komunikować, kto jest u nas, kto jest z nami i po co idziemy i dokąd chcemy dojść. Ale idziecie po 4%. Nie. 4,5%. Myślę, że tutaj najlepszym sprawdzianem będzie koniec października w wyborach. No, jak w tym tempie będzie szli, to znajdzie się 0,4. Proszę pana, niech pan pamięta o Partii Kobiet. Miała 20% poparcia w pierwszych 4 sondażach. No, i mieliśmy trochę potem więcej. Poniżej 2% w wyborach. Ostatni sondaż mówił nawet niedawny sondaż o 10%, tak? Ja myślę, że... A wczorajszy o 5%. To jest jakaś tendencja giełdowa. To jest taka harmonika, znaczy w zależności od sondaży, no to w ciągu kilku dni może skakać od 4 do 10. Ja myślę, że tutaj najważniejsze jest, żebyśmy pozostali szli z jasnym przekazem, dokąd idziemy i po co idziemy, i ludzie sami zdecydują, i myślę, że znajdzie się taka grupa osób, która nas poprze na tyle duża, żeby móc ten system choćby nadwyrężyć, choćby pęknąć, choćby być może nawet zmienić. Nie jesteście trochę zdetonowani wynikami referendum? Nie, to jest... Ludziom nie chciało się pójść na referendum, nie chciało się głosować za Jowami? Biorąc pod uwagę liczby bezwzględne, to te 2 miliony osób, ponad 2 miliony osób, które zagłosowało za Jowami, to jest taka liczba, która w wyborach parlamentarnych mogłaby wprowadzić 80-90 posłów. To jest bardzo poważna siła. Więc to w cyferkach procentowych wygląda, jak wygląda, natomiast to jest ponad 2 miliony osób, które jasno, mimo całego tutaj tego kampanii antyreferendalnej, chciało wyjść z domu, chciało pójść zagłosować mimo beznadziejnego pytania. No, pytanie nie było sformułowane tak, jak powinno było, nie było jasne. Zdecydowało się pójść na ten. To jest bardzo wspaniała postawa tych ludzi i to nie jest ich mało, no, to jest 2 miliony osób. A pan pewno ten mem? Pochyla się Bronisław Komorowski z mikroskopem i jest dopisek: były prezydent jako pierwszy zapoznaje się z danymi o frekwencji w referendum. Nie znam, ale ktoś gratuluje pomysłu. No ale właśnie, czy Paweł Kukiz nie powinien być równie przejęty tym, że jednak to było 7%, a nie 17%? Nie, nikt się nie spodziewał wyniku, jeżeli porówna się referenda wcześniejsze. No, referendum europejskie, dwudniowe, kampania była prowadzona przez co najmniej kilka miesięcy. Co chwilę mówiło się o tym, że trzeba iść
a frekwencja wynosiła 58%. Gdyby ta sytuacja była również w referendum konstytucyjnym, to też zupełnie inna, to było 42%, znaczy, czyli nie mielibyśmy konstytucji. No, tutaj tej kampanii nie było, wręcz przeciwnie, była demobilizacja, mówiło się, że referendum jest nic nie warte, że nie należy iść i ja myślę, że to nie jest naprawdę zły wynik jak na tą politykę, którą tutaj system partyjny przyjął w związku z tym referendum. Jak już będziecie w Sejmie, to będziecie głosować za tym, żeby Polska przyjmowała więcej uchodźców? Czy wcale? Mniej czy wcale? No, jeśli chodzi o uchodźców, no to oczywiście ja byłem i myślę, że większość z nas była przeciwko uchodźcom tutaj. Natomiast patrząc na obrazki, patrząc na zdjęcia, patrząc na sytuację tych ludzi, no serce krwawi i tak jak naturalna chęć pomocy się włącza. Natomiast nie należy przy imigrantach z Syrii, nie należy zapominać o tych imigrantach, którzy są nas bliżej. To znaczy też, jeżeli my do tej pory nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z ściągnięciem Polaków z Donbasu, z Kazachstanu, i ile czasu to trwa i do tej pory to nam się nie udało. Też ważne jest, by ci imigranci, którzy do nas przyjeżdżają, nie byli zamykani w jakichś ośrodkach, tylko asymilowani, żeby nie tworzyć get tutaj z uchodźcami, tylko jakby rozdzielać ich po Polsce. Tutaj dużą rolę myślę, że może Kościół odegrać, tak jak Franciszek, ojciec święty Franciszek mówił. Dziękuję bardzo. Piotr Apel, szef sztabu medialnego ruchu Kukiz 15. Dziękuję. Poranek Radia TOK FM. Program Połączenie. Już dziś po 13:00. Zapraszam. Kuba Janiszewski. Reklama. Wiadomości dla przedsiębiorców, wydanie specjalne. Teraz w Lexusie firmy kupują bez VAT. Wykorzystaj w pełni prawa przedsiębiorcy i rabat specjalny, a twój Lexus będzie tańszy o wartość podatku VAT. I tak 100% VAT wróci bez krat. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Lexusa. Po 30 roku życia włosy zaczynają słabnąć. Stają się suche, matowe, łamliwe i bardziej podatne na uszkodzenia w wyniku farbowania, suszenia czy prostowania. Wybierz rekonstruujący szampon Renovastin, dostępny w aptekach. Renovastin odżywia i nawilża włosy oraz odbudowuje nawet najbardziej zniszczone ich fragmenty. Do tego zwiększa ich odporność na temperaturę i szkodliwe działanie zabiegów chemicznych. Rekonstruujący szampon Renovastin to mocne i zdrowe włosy, gotowe na wszystko. Tu Dorota Wellman i Karol Okrasa. Razem zrobimy coś, czego jeszcze w Polsce nie było. Co tydzień nowy show. Co tydzień nowi, zaskakujący goście i ich niesamowite przepisy. A na kuchnialida.pl teraz oprócz przepisów materiały, których nie odważyliśmy się puścić w telewizji. Teraz gwiazdy i amatorzy dają przepisy, a Lidl obniża ceny produktów, żeby każdy mógł je wypróbować. Dorota, Karol i goście. W sobotę o 17:15 i w niedzielę około 19:50 w telewizyjnej jedynce. Już od 12 września. Co robicie w weekend? Jedziemy nad morze. Wyjeżdżacie gdzieś? No mówię, że jedziemy nad morze. Nie zasłaniaj ust, bo nic nie rozumiem. Nawracający nieprzyjemny zapach z ust to halitoza fizjologiczna. Może ona dotyczyć nawet połowy Polaków. Rozwiązaniem są tabletki do ssania halitomin. Halitomin sięga do źródła problemu. Wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu. Suplement diety halitomin to skuteczny sposób na pozbycie się problemu. Halitomin. Patent na halitozę. Dostępny w aptekach. Ech, Polska. 2 miesiące lata, a potem plucha, zimno, ciemno, przeziębienia, przygnębienie, bóle w kościach. No, tylko patrzeć, jak się zacznie. Zamiast narzekać, sięgnij po Molekin. Zadbaj o odporność, zdrowe zęby i mocne kości. Molekin to najwyższa zalecana przez lekarzy ilość witaminy D3, a do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, bo nie warto przepłacać. Molekin D3, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, dostępny w aptekach. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Chcę
Chcesz poprawić swój angielski? Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną, angielski w pracy i biznesie. Szybki i skuteczny kurs. Ucz się słówek i zwrotów przydatnych w organizowaniu spotkań, prezentacji firmy i rozmowach biznesowych. Angielski w pracy i biznesie z Dziennikiem Gazetą Prawną. Dziś książka, jutro płyta. Już nie mogę się doczekać weekendu. No i gdyby tylko trwał dłużej. Tak za 20 lat. Zagraj w ekstra pensję i wygraj 5000 zł miesięcznie przez 20 lat. Twój weekend może być naprawdę długi. Graj w punktach Lotto. Tata Oli znalazł sprytne rozwiązanie na zatkany nosek. Plasterek Aromactive. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactive szybko udrożniły nosek. Ola spokojnie przespała całą noc. Morał. Na zatkane noski stosuj Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Nie chwaliłeś się. Czym? Już nie bądź taki skromny. Przecież od razu widać. Nowe auto. Z takim wyposażeniem. Chyba ktoś tu dostał podwyżkę. Chyba obniżkę. Dacia jak zwykle robi swoje. Podnosi jakość wyposażenia, a ceny obniża. Przyjdź do salonu Dacia i sprawdź najnowszą ofertę. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 7.40, Michał Poklękowski, zapraszam. Liczba uchodźców z Syrii może jeszcze drastycznie wzrosnąć, ostrzegł wieczorem w Brukseli specjalny wysłannik ONZ do Syrii Stefan de Mistura. Według dyplomaty stanie się tak, jeśli dżihadyści z państwa islamskiego będą kontynuować swoją ofensywę, a wojna domowa rozszerzy się na te rejony Syrii, których do tej pory panował względny spokój. Ponad połowa, 53% zapytanych Polaków stwierdziło, że solidarność z uchodźcami to nasz moralny obowiązek. Gazeta Wyborcza publikuje dziś wyniki sondażu w tej sprawie. Szczerzej o tym już w kolejnych informacjach Tok FM o godzinie 8. Sejm Radia Tok FM stanie dziś o 10 na rynku głównym w Krakowie, obok sukiennic. Od stolicy Małopolski właśnie rozpoczynamy akcję, z którą odwiedzimy 14 miast w Polsce. Usłysz swojego posła. W Sejmie Tok FM każdy może wystąpić z mównicy i zagłosować na przykład w sprawie jakiejś ustawy. Szczegóły akcji usłysz swojego posła na stronie wyborywtoku.pl. Rząd zajmie się dziś wieloletnim programem budowy dróg krajowych. Premierowa Kopacz ogłosiła jego projekt pod koniec sierpnia w Opolu. Zakłada on m.in. przeznaczenie 107 miliardów złotych na wybudowanie niemal 4000 km autostrad i dróg ekspresowych, 57 nowych obwodnic i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. MSW, Policja i Poczta Polska rozpoczęły kampanię informacyjną, która ma uczulać starsze osoby na oszustwo na wnuczka. Na ulicach pojawi się 4,5 tysiąca plakatów i niemal ćwierć miliona ulotek. MSW i Poczta apelują do seniorów, by nigdy nie przekazywali pieniędzy nieznajomym osobom i nie podpisywali niezrozumiałych dokumentów. Według danych policji tylko w pierwszej połowie roku oszuści wyłudzili w ten sposób ponad 17,5 miliona złotych. Pogoda. Dziś wszędzie może pokropić deszcz, ale na reszcie będzie też więcej słońca. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na Mazurach, Suwalszczyźnie, Podlasiu, Mazowszu i północy Lubelszczyzny możliwe burze. Na termometrach 15 stopni w Gdańsku, Łodzi, Warszawie, Białymstoku, Lublinie, Kielcach i Krakowie, 16 w Poznaniu i 18 we Wrocławiu. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia Tok FM. Poranku Radia Tok FM, szef BBN Paweł Soloch. Dzień dobry Państwu. Wspaniale to zrymowałem. Dzisiaj w Gazecie Wyborczej Janina Ochojska pisze zdroworozsądkowo: nikt nikogo nie zmusza do przyjmowania, opiekowania się i pomocy. Chodzi oczywiście o uchodźców, to sprawa sumienia każdego z nas, ale drodzy czytelnicy, nie pozwólmy zaliczyć naszego kraju do czwórki bezlitości. Tak są obecnie nazywane kraje grupy Wyszehradzki. Nie obawia się pan, że w tym apelu jest właśnie dużo zdrowego rozsądku? Polska jedzie w tym wagoniku pod tytułem czwórka bezlitości. No nie, znaczy przede wszystkim inaczej bym jednak zdefiniował temat. To nie jest tak, że nikt nikogo nie zmusza, no bo wiele wskazuje na to, że za chwilę będą nas zmuszać. Komisja Europejska, mówi się o kwocie prawie 12 tysięcy uchodźców. Więc ja bym, no, rozumiejąc przesłanie moralne, łącznie tutaj spróbowanym przez mojego przedmówcę przypomnieniem apelu Ojca Świętego,
no to ci, którzy odpowiadają za funkcjonowanie państwa, muszą myśleć i w kategoriach politycznych, i w kategoriach tego, żeby decyzje te nie skutkowały jakimiś zagrożeniami. I oczywiście nie ulega wątpliwości, że Polska, podobnie jak wszystkie inne kraje w tym kraju, wszystkie inne kraje Unii Europejskiej, w tym kraje Grupy Wyszehradzkiej, musi uczestniczyć w rozwiązywaniu tego problemu, musi dzielić koszty związane z tym problemem. Jest pytanie oczywiście, w jakiej skali i w jaki sposób, bo tutaj mamy takie dwie rzeczy. No jedna to jest kwestia techniczna. Oczywiście ja rozumiem wszystkie piękne, idealistyczne pomysły, że w każdej parafii w kraju, no nie wiedzieć czemu akurat to głównie Kościół katolicki, a nie państwo jako takie ma dźwigać ten ciężar, no ale dobrze, załóżmy, że taka jest misja Kościoła, no tylko w tym momencie to nie taka osoba jak ja na ten temat się powinna wypowiadać, ale są te idee, prawda, żeby każdy uchodźca, rodziny uchodźcy były w parafiach, prawda, że to można rozdzielić, że się zmieści kilkadziesiąt tysięcy tych uchodźców, natomiast realia takie, jakie mamy w tej chwili są, że rzeczywiście jesteśmy średnio przygotowani do przyjęcia większej liczby uchodźców, mamy stałych kilkanaście... Ale to, nie dziwi to pana, że jesteśmy średnio przygotowani? No, to nie jest tak, że to jest absolutna niespodzianka, że się pojawiają uchodźcy, bo problemy imigracji do Europy to rozmawiamy lat pewno z 15. Tak, no w wypadku Polski jest to pewnym zaskoczeniem. Znaczy w tej chwili nie mamy problemu z uchodźcami. Mamy takie środki, jakie, na jakie nas stać, będąc no, ciągle krajem biedniejszym niż te kraje najbogatsze. Ten problem ciągle nas bezpośrednio nie dotyka, choć potencjalnie tutaj mówię o kwestiach związanych z sytuacją na wschodzie, czyli nagły napływ imigrantów.